Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj pokażę wam rzeczy z Vinted oraz rzeczy, które kupiłam oczywiście na nowej dostawie w lumpeksie, a także jakieś tam rzeczy zakupione z promocji, czyli po prostu z wyprzedaży za bardzo niskie ceny w second handzie. Kochani, straszny dzisiaj wiatr, ale za to jest ciepło, więc jest szansa coś przymierzyć jeszcze. Zdjęłam dach, bo straszny robił hałas i po prostu wiatru nie dało się opanować. Dlatego też na samym początku tego hola pokażę wam moją zdobycz, taką teatralno-kostiumową, ponieważ muszę ją potem odłożyć, gdyż po prostu jest tak lekkie, że natychmiast by mi to zwiało. No i kochani, kupiłam taki prześliczny kapelusz za, tutaj jest cena 9 zł, ale to było jeszcze taniej, bo to była jakaś tam też wyprzedaż. Chyba około 7 zł to kosztowało, ale powiem wam, że to jest przepiękny brytyjski kapelusz, słomkowy, ale to jest taki kapelusz w stylu jeździeckim. Bardzo często takie kapelusze możecie zobaczyć w jakichś eleganckich sceneriach angielskich, na przykład na wyścigach w Ascot albo innych takich imprezach. W każdym razie jest prześliczny, ma taki gołąbkowy szary kolor, pokażę to bliżej. Ma przepiękną tutaj ozdobę z piór przypiętą, naprawdę jest w ogóle nieuszkodzona ta ozdoba i bardzo mi się podoba. I w ogóle no przepiękny kolor, przepiękny fason, już się wam pokażę w tym kapelusiku. Takie rzeczy są naprawdę bezcenne i po prostu nie można, nigdy nie ma ich dość, bo i w teatrze, i we wszelkich takich stylizacjach trochę epokowych, stylówkach bardzo się takie rzeczy przydają. Oczywiście inna sprawa, że takie rzeczy trzeba umieć też nosić, trzeba wiedzieć jak to nosić. Tak samo jak na przykład beret, który trzeba nosić troszkę na bakier, do tyłu. Oczywiście beret można nosić na 100 sposobów, ale tak, żeby to wyglądało z klasą, z fasonem, trzeba po prostu dobrać do tego też odpowiedni strój. I wydaje mi się, że to jest przepiękna rzecz i byłaby warta nawet kilkadziesiąt złotych albo może więcej, ale udało mi się ją kupić za 7 zł i to jest super, kochani, idźcie do lumpeksów. Nie tylko to jest ekologiczne, ale też to jest ekonomiczne. No ja jestem po prostu zachwycona tym kapeluszem. Powinno się właśnie go nosić trochę tak na bok, trochę tak, o, na bakier lekko, troszkę do przodu, żeby częściowo tutaj zasłaniał czoło i wtedy wygląda to naprawdę super stylowo. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Kochani, odkładam kapelusz. No i ciąg dalszy, teraz akcesoria, bo bardzo fajne udało mi się tym razem kupić torebki. No tym razem nie kupiłam butów, bo tych butów naprawdę sporo już ostatnio kupowałam, ale czasem naprawdę ceny są takie i tak piękne są rzeczy, że nie da się tego nie kupić po prostu. Moi drodzy, pierwsza rzecz to taka przepiękna retro torebeczka z zamszu skórzanego, zobaczcie z bliska. Ma piękny i bardzo modny teraz kolor. I w ogóle, kochani, ja uwielbiam takie torebki, które się tak przewiesza. Często mam ciężką torbę, która jest w samochodzie, to już chyba nawet mówiłam. No nie mogę jej wziąć tam na chwilę, gdzie wypadam do sklepu czy na zakupy, więc coś takiego na telefon, portfel, jakiś błyszczyk do ust, to jest rzecz superowa i zawsze to mam przy sobie. Jeśli to nie jest taka saszetka tutaj zawieszona, to właśnie taka torebka się idealnie sprawdza. Więc mam tych torebek chyba z 5 lub 6 w różnych kolorach. No i naprawdę jest przepiękna i to jest torebeczka vintage, tu nawet jest taka metka jeszcze ze sklepu Saxon Jenny i to jest made in Britain napisane, bardzo ładnie wykończone takim płótnem, ona jest na taki zatrzask, no i wygląda naprawdę, naprawdę super, ma przepiękny kolor, kosztowała no niestety 20 zł, bo to było na nowej dostawie, ale torebkę skórzaną, która naprawdę jest w bardzo modnym kolorze, jest bardzo praktyczna. No tak naprawdę 20 zł to nie jest dużo za coś takiego. W sklepie też bym ją kupiła na pewno, bo mi się bardzo podoba, ale nie chodzę do sklepów, ponieważ mam nadal wyzwanie, nie kupuję nowych rzeczy w roku 2020. No i ciąg dalszy. Kolejna rzecz z nowej dostawy to taka przepiękna torebka. Powiem wam, że jestem zachwycona tą torebką, jestem w niebo wzięta. Jak niewiele trzeba do szczęścia, prawda, kobiecie? Czasami. Dawno, dawno już szukałam czerwonej torebki, bo ja bardzo lubię czerwony kolor. Ci, którzy mnie oglądają od dłuższego czasu, wiedzą, że dużo noszę rzeczy takich bordowych, czerwonych,
takich właśnie nasyconych barwach. Bardzo lubię te rzeczy i też się dobrze w nich czuję. Wydaje mi się, że też jest mi w nich dobrze. No i długo polowałam, tak jak mówię, na torebkę czerwoną właśnie. Niekoniecznie to musiała być taka bardzo błyszcząca torebka, ale jak ją zobaczyłam, to się zakochałam. To jest, za torebkę dałam 35 zł, więc znowu jak na lumpeks to nie jest znowu tak mało. Natomiast ta torebeczka mnie zachwyciła swoim kolorem. Mam nadzieję, że ten kolor zobaczycie. Tak to wygląda. No i mimo, że to nie jest jakaś firmowa torebka, ona jest przepięknie wykończona. Nie wiem skąd ta torebka pochodzi. Jest naprawdę ślicznie wykończona, zobaczcie w środku. Jest takie, nawet z takimi jakby, taka atłasowa wyściółka. To nie jest jakiś tam szajs taki robiony za bezcen w Chinach. Możliwe, że to jest chińskie, ale nie jest to znowu aż takie tandetne, bo w środku można też zobaczyć bardzo fajnie zrobione wykończenia, takie też z tej skóry lakierowanej. Jest też z drugiej strony taka kieszonka jeszcze zaszyta, więc to jest w ogóle nowiutka torebka. Zobaczcie, nawet ten pasek dołączony był w środku i jest jeszcze zaklejony, więc ja w ogóle jeszcze jej nie używałam. Stwierdziłam, że najpierw Wam ją pokażę, a potem ją ochrzczę, że tak powiem. No i to jest też piękny detal, taki trochę na lata 60. powiedziałabym, taka kokarda. Co prawda ja nie jestem wielką fanką takich aż bardzo ozdobnych ozdób na co dzień, ale to jest też torebka taka fikuśna, więc wydaje mi się, że właśnie taki detal fajnie do niej pasuje. No i jest bardzo, naprawdę bardzo ładnie wykończona. Tu jest świetna kieszonka też. To jest wszystko bardzo sztywne, bo to jest torebka w formie takiego kufereczka, takiego pudełka. No i super, bo właśnie teraz taki jest styl na topie, właśnie takie kuferkowe, kwadratowe torebeczki w takim fajnym kształcie. I jeszcze dodatkowo, zobaczcie, tu ma takie przepiękne detale. To mi się bardzo podoba, że to jest tak wykończone fikuśnie właśnie, z taką starannością, że tak powiem. No i myślę, że ta torebka będzie na takie troszeczkę bardziej okazje takie wyjściowe, będzie super. Może nie tak zupełnie na co dzień do pracy, ale świetna rzecz, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i jestem szczęśliwa. I na pewno dałabym, nawet gdyby to było w sklepie, pewnie dałabym dużo więcej pieniędzy za to. I pewnie bym też ją kupiła, bo naprawdę mi się podoba, niezależnie czy to jest z lumpeksu, czy nie. Jest po prostu śliczna według mnie. Wiem, że nie jest to w stylu każdego, takie troszeczkę lekko tandetne, zalatujące takim lekkim kiczem, ale kolor i po prostu fason tej torebki mnie zachwycił absolutnie i no i została moja. No i tak jak, kochani, ostatnio Wam mówiłam, ja sprzedaję ostatnio dosyć sporo na Vinted, zrobiłam wielki remanent, oczyszczanie moich szaf, kilka kurtek udało mi się sprzedać, jakieś buty. I cały czas coś się tam dzieje na tym moim koncie Vinted, tak przy okazji możecie zajrzeć, bo jest mój nick Vinted w opisie filmu, jeżeli Was interesują jakieś rzeczy, które odsprzedaję. Jeszcze jedna torba przy okazji, zobaczcie, tutaj jest taka torba, którą kupiłam za jedyne, tadam, 7 zł, naprawdę. I uwierzcie mi, nie rozumiem, dlaczego ta torba została aż tak przeceniona. Ona jest z naturalnej skóry i to takiej bardzo, bardzo ładnej skóry. Zobaczcie, to jest taka trochę biznesowa może nawet torba w takim beżowo-szarym kolorze z czernią. W dodatku ma tutaj taki materiał pikowany, który jest teraz bardzo modny, więc tym bardziej nie bardzo rozumiem, dlaczego nikt wcześniej jej nie kupił i została aż tak przeceniona. Nie ma żadnych wad. I w dodatku, kochani, to jest nowa torba, zobaczcie. Nowiutka torba włoska, przepięknie wykończona. Tutaj ma takie kieszonki skórzane w środku, płótno. To jest nowiutkie wszystko. Ja tam już raz z nią byłam, więc już tam jest moja kosmetyczka. Ale naprawdę, tutaj jest nawet firma Lancetti, made in Italy, genuine leather. Więc naprawdę przepięknie wykończone to jest. Tu są różne takie przegródki, o. No i ona się zapina na taki przesuwny zatrzask. I ma w dodatku tak długi pasek, co jest dla mnie super, bo ja uwielbiam nosić rzeczy takie przewieszone, bo to jest po prostu bardzo wygodne. Jak na przykład robię zakupy w lumpeksie, to mam wolne ręce, żeby przeglądać rzeczy, a tutaj, jeśli muszę, to te rzeczy pozostałe mam w torbie. No i jest dodatkowo taki fajny pasek, którym możemy sobie trzymać to czy tak na ramieniu, czy po prostu w ręku.
Uważam, że torba jest przepiękna. No nie, naprawdę zadziwia mnie, że coś takiego można kupić za 7 zł, bo podejrzewam, że nowa ta torba no, kosztowała ładnych parę stówek. No, tak wyceniam, że między 300 a 500 zł na pewno taka torba kosztuje. Szczerze mówiąc, jeszcze nie sprawdzałam tej firmy Lancetti, ale sobie sprawdzę. Po prostu nie miałam jeszcze czasu. No i nie wiem, co sądzicie o tej torbie, ale ja uważam, że na jesień, zimę taka właśnie aktóweczka, torba do pracy jest naprawdę piękna. I ona jest leciutka, bo to jest cienka, taka bardzo delikatna, fajna skórka, trochę lakierowana. Rewelacja. Także jestem zadowolona z tych toreb i wszystkie będą w użyciu, bo dla mnie najważniejsza jest też praktyczność. No może z wyjątkiem tej czerwonej torby, która będzie bardziej takim... taką moją radością skrytą. To reszta to są rzeczy naprawdę bardzo praktyczne. No to idźmy dalej, kochani. Teraz ubrania. Tak jak mówiłam, sprzedaję ostatnio na Vinted sporo i kupiłam też na Vinted kilka rzeczy od razu. No i kochani, rzeczy z Vinted, a to co mam na sobie to jest jeszcze z takiej strony internetowej Slow Fashion Sale. Polecam, to jest strona z takimi troszkę bardziej ekskluzywnymi rzeczami, lepszej jakości. Nie ma tam takich tanich sieciówkowych rzeczy, tylko raczej takie rzeczy już trochę lepsze. No i właśnie kupiłam sobie taki garniturek i wcale nie był drogi, bo jak na tą stronę, to powiem Wam, że bardzo dobra cena. Kosztował 70 zł. Jak za naprawdę przepięknej jakości garnitur, już się Wam pokazuje, o świetnym składzie, no to super po prostu, bo moi drodzy, ten garnitur to jest rzecz, która ma w składzie jedwab, mianowicie, już patrzymy, bawełna z jedwabiem, dokładnie. No aż nie do uwierzenia, bo szczerze mówiąc, nie spodziewałabym się, że taki materiał lekko błyszczący, co prawda, będzie miał taki skład. No i rzeczywiście, to jest bawełna z jedwabiem, więc to bardzo przyjemne w dotyku. I kupiłam te spodnie, bo szukałam takich fajnych, właśnie luźnych spodni. Czasem no nie jest tak prosto trafić na coś takiego w lumpeksie, tak na życzenie, prawda? No i dlatego szukałam czegoś takiego na Vinted i znalazłam to na innej stronie i podobają mi się bardzo te spodnie. One są w takim teraz bardzo modnym stylu. Tutaj marszczone, wysoka talia. Fajnie wyglądają z paskiem właśnie i są bardzo długie. One są na mnie za długie, ja mam teraz obcasy, dlatego to wygląda w porządku, te doły takie szerokie, przedłużają bardzo nogi, to na pewno. Można je podwinąć, o, i wtedy do troszkę niższych butów, na przykład takich traperowych, też się nadadzą, jak najbardziej. Nawet tak mogą być do tych butów, takie te zakładki są bardzo praktyczne na dole. No ciekawa jestem, co myślicie o tych spodniach. Mnie się szalenie podobają, no i zachwyca mnie ten skład, że to jest jednak jedwab. Pokażę Wam też przy okazji tą drugą część tego garniturku. To jest taki letni garniturek, bo tak naprawdę no, to jest rzecz na jesień, nie na zimę. Oj, coś mi się tu zaplątało. To nie jest coś, co będę nosić w jakieś mrozy, bo to jest dosyć cienki materiał. Na teraz jest super. Tak jak jest taka pogoda, kilkanaście jeszcze stopni, nie za zimno, nie pada za bardzo. Do tego jest taki żakiecik krótki, z takimi trochę tutaj nowocześnie bufiastymi rękawkami. No i on ma fajne zapięcie, takie troszkę na boku. Tak to wygląda. Ja tu jeszcze zostałam w tych kolczykach takich piórowych, które sobie zrobiłam sama na sesję według stylówek, według Toma Forda, bo on u nich właśnie w kolekcji takie przepiękne, wielkie piórowe kolczyki występowały. Tylko trochę te kolczyki mi przeszkadzają, ale jestem ciekawa, co sądzicie o tym zestawie. Mnie się bardzo podoba i jest w takim uniwersalnym i też bardzo modnym kolorze, właśnie takim stalowo-szarym. Myślę, że to jest praktyczne. Takie coś mogę sobie nawet włożyć jako taką kamizelkę, ocieplacz, po prostu na golfik, tak jak teraz. I nawet na to włożyć kurtkę, jeżeli będzie już zimno, czy płaszcz. Długi płaszcz czarny byłby na pewno też super, gdyby na to jeszcze włożyć. No, można to zapiąć, zobaczcie, tak to wygląda. Chociaż ja nie przepadam za zapinaniem się tak do góry w takich ciuchach, no ale chciałam Wam pokazać, jak to może też wyglądać. Fajny kostiumik, to może służyć w lecie za kurteczkę, a tak jak mówię teraz, nawet za taki blazerek. Tylko ja to na pewno będę nosić rozpięte i też pewnie z jakimś tam dodatkowym szalem. Raczej bardziej mi się to podoba jako taki właśnie rozpięty blazer. No ale ogólnie...
ogólnie bardzo, bardzo fajna rzecz i będzie na pewno bardzo uniwersalna, bo to można nosić też każdą z tych rzeczy osobno. Zresztą zobaczcie w stylówkach od Toma Forda, bo tam też to jest właśnie wystylizowane. Tymczasem jest dosyć ciepło, więc pozwolę sobie ściągnąć ten blazer. No i idźmy dalej, kochani. Następna rzecz to bluzeczka, która dosłownie też kosztowała, już nie pamiętam, ale kilka złotych, a to jest, moi drodzy, Mark Kane, czyli świetna, świetna firma i to jest czysty jedwab. Bluzeczka jest na lato, ona jest w stylu troszeczkę lat 70. Teraz jest duża moda na lata 70., a ja zresztą w ogóle uwielbiam styl lat 70. I ona ma nawet taki trochę długi kołnierzyk, zobaczcie, jak właśnie typowo jest dla tych lat. Zapewne ujrzycie ją w moich stylówkach, prędzej czy później. No i ta bluzeczka jest przepiękna, jest na mnie idealna rozmiarowo, to jest 36. I jeszcze pokażę Wam, bo ma fajne detale. Tutaj ma takie koroneczki na rękawach, to jest rękaw 3/4. I zobaczcie tutaj, jakie przepiękne guziki ma ta bluzka. Te guziki, tak szczerze mówiąc, najbardziej przekonały mnie do zakupu jej, chociaż i tak bym ją kupiła, bo mi się podoba kolor. Takie różyczki metalowe, malowane emalią. Naprawdę są przepiękne i po zapięciu to wygląda niezwykle uroczo. Myślę, że będzie naprawdę fajną zdobyczą na lato właśnie, na wiosnę, lato. Będzie coś przepięknego, aczkolwiek takie bluzki tego typu można włożyć przecież w zimie pod sweterek czy pod żakiet. I też może być to całkiem fajna stylówka. I taka bluzeczka sprawia, że sweterki są jeszcze bardziej przyjemne w noszeniu. Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, bo kupiłam bardzo praktyczne rzeczy. Między innymi taki oto blazerek, którym wystąpiłam też już w stylówkach według Toma Forda. Niby taki zwykły sweterek, ale tu mamy welur z wiskozy i jedwabiu z przodu. I to wygląda trochę jak taka kamizelka bez rękawów włożona na sweter, bo to jest inny materiał niż rękawy. Z tyłu jest czysta wełna, taka bardzo, bardzo cieniutka i to jest bardzo przyjemna wełna, to absolutnie w ogóle nie gryzie. To jest w dotyku takie jak, no praktycznie jak jedwab, tak delikatna wełna. Naprawdę przepiękna rzecz i zobaczcie sobie na stylówki, bo tam ją mierzę, nie będę już teraz Wam pokazywać, jak wyglądam w tym czymś, ale naprawdę jest to super rzecz. Tak to właśnie się prezentuje. Fajna rzecz, bo to jest trochę takie dresowate, bluzowate, można to trochę podwinąć, włożyć pod biustonosz, można włożyć do środka, można włożyć na wierzch. Ma wiele zastosowań, ma fajny kolor, taki trochę kaki jakby, ale z beżem, czy też z brązem, taki brąz kaki. Troszkę nieokreślony kolor, ale przez to jest, do wielu rzeczy będzie pasował. No i zobaczcie teraz a propos tego, też w stylówkach od Toma Forda zrobiłam takie zestawienie właśnie z tymi spodniami. Kupiłam takie militarne spodnie. To są rzeczywiście militarne spodnie, bo to są w ogóle męskie spodnie, zobaczcie. Jakieś takie wojskowe. Czy to są od munduru, czy trudno powiedzieć. Ale one są takie troszkę 7/8 i fajnie, bo do traperów będzie to fajnie wyglądało. Będzie widać te kostki z butami, a spodnie będą się zaczynały w pewnym miejscu dopiero tych traperów i będzie fajnie to wyglądało, będzie widać tego bucika. Zamierzam sobie też sprawić takie troszkę wyższe traperki. No i super spodnie, bawełna z jakimś, to jest poliestrem na 100%, bo to przy prasowaniu czuć, bawełna nie pachnie po prostu, a jeżeli jest z domieszką poliestru, to jest taki specyficzny bardzo zapach przy prasowaniu. I no i właśnie to na pewno jest jakaś tam domieszka, pewnie z 20% poliestru, ale są bardzo fajne. W dobrym stanie i według mnie, mimo że to są męskie spodnie, to bardzo fajnie wyglądają na sylwetce, bo mają wysoki stan. Też można do nich włożyć pasek, ale one już tutaj mają swoje takie regulowane sprzączki, które sprawiają, że to można bardzo fajnie docisnąć w pasie i się robi świetna talia. No i te spodnie naprawdę bardzo mi się podobają. Na pewno będę je nosić, bo na jesień, zimę kolor i materiał gruby idealnie się będą sprawdzały. Aha, no i te spodnie kosztowały też około 20 zł. No i to było w sklepie, to już nie było na Vinted. Następna rzecz jest z Vinted i to jest taki bardzo, bardzo gruby sweter, który pełni rolę kurtki. Był bardzo tani, dlatego kupiłam, naprawdę to jakby jakieś groszowe sprawy. Jest bardzo gruby i jest trochę gryzący, ale tylko ta wierzchnia część.
ponieważ w zimie ja i tak pod spód no, nie będę raczej rozebrana, no to stwierdziłam, że nie będzie mi to aż tak przeszkadzać. Jest to duży, duży sweter i zobaczcie, to jest, tu ma jeszcze osobną wełnianą podszewkę i to jest wełna na 100% z angorą. Pokażę się Wam. To jest coś dosyć dużego, będzie wyglądało fajnie, wydaje mi się, do jakichś takich luźnych dołów, ale może i nawet do tych spodni. Bardzo grube, bardzo takie przytulne, no jak będzie wilgoć czy zimno, to się takie coś idealnie sprawdza. Można się tym otulić, nawet na jakiś spacer do lasu, jeśli nie pada oczywiście, bo to nie jest nieprzemakalne. Ale taki wzór zeberkowy mi się bardzo spodobał, uważam, że jest przepiękny ten wzór. No i bardzo modny. Szkoda, że nie miałam tego, jak robiłam stylówki według Versace. Ciekawa jestem, co myślicie o tym swetrze. Jest na pewno taki inny, to jest chyba samodział, bo tu nie ma metek i to wygląda, jakby ktoś to po prostu sam zrobił. No chyba, że to jest jakaś firma, która produkuje takie właśnie ręcznie robione rzeczy. Pewnie zobaczycie ten sweter w jakiejś stylówce, jeśli będę miała już na niego pomysł, bo on jest całkiem nowy w mojej szafie. Ok, idziemy dalej. No i teraz ostatnie dwie rzeczy to są swetry, obydwa z lumpeksu. Jeden sweterek kosztował też kilka złotych, ale nie przypomnę sobie dokładnie ile. Niewiele, jakieś koło 10 zł. I to jest czysty kaszmir, kochani. Już Wam mierzę ten sweterek, jest przepiękny. 100% kaszmiru firma Marco Polo i to jest bardzo, bardzo dobra marka. No i zobaczcie w przebiteczkach, jak wyglądam w tym sweterku. Wydaje mi się, że jest super, bo on ma taki półgolf, taką stójkę i jest taki luźny, oversize'owy troszeczkę. Dla mnie jest oversize'owy, bo to jest L-ka, ale w ogóle ma taki luźny krój tutaj z takim rozcięciem jakby. Ma fajne logo tu na dole, więc to naprawdę wygląda bardzo elegancko i on jest jak nowy, zobaczcie. Ten sweter nie ma absolutnie żadnych oznak użytkowania, tak jakby był prosto ze sklepu, więc to jest w ogóle hitowy zakup według mnie. Ostatnia już rzecz to taka sukienko-sweter. To jest MS Collection i to jest wełna i chyba 10% kaszmiru, więc też świetna dzianina. Prawie sama wełna, ale kaszmir dodaje tej takiej luksusowej miękkości, co jest naprawdę bardzo miłe. No i to będzie dla mnie sukienka do takich bardzo grubych, warkoczowych rajstop i do kozaków wysokich. Będzie przepięknie wyglądała, czy to z paskiem, czy to luźno. Zobaczcie tutaj, jak to wkładam na razie tak poglądowo tylko na siebie. Przesuper, przepiękna rzecz i też zapłaciłam za to około 15 zł, więc... No to są już takie typowo zimowe zakupy. Uwielbiam takie rzeczy. No z takich rzeczy to mogłabym w ogóle nie wychodzić w zimie. Cały czas bym to nosiła. Wygodne, praktyczne i luksusowe. No i tak, kochani, to są wszystkie już moje zakupy na ten haul. Zapraszam Was na następne i bardzo Was proszę, jeżeli oglądacie, zasubskrybujcie kanał. To jest bardzo ważne dla mnie i mam dosyć dobre wyświetlenia. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że moje programy wymagają ode mnie naprawdę dużo przygotowania i pracy, szczególnie stylówki, więc bardzo proszę, zasubskrybujcie i pomóżcie rozszerzać kanał. To mi daje bardzo dużo motywacji do pracy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia już niedługo w stylówkach, a od razu też zapowiadam, że niedługo będzie też program o swetrach. Właśnie zainspirowały mnie ostatnie zakupy, więc zrobię Wam program o swetrach w różnych stylach, do czego je nosić i w ogóle o tym, jakie mam swetry, jakie mam nowe, jakie mam moje od dawna już posiadane swetry. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, cześć!